No siema. Także jak widzicie, ja się szybko ubieram, ponieważ za jakiś czas nie mam nigdzie zegarka. Muszę być w dwie miejscowości obok. Muszę jeszcze motocykl zatankować, a jedziemy na zlot na Jasną Górę, także no, będzie fajnie. Także wiecie, subskrybujcie kanał, zostawiajcie łapki w górę i jedziemy na więcej zlotów. O ile jeszcze jakieś będą. I co? Aha, tam mam kurtkę. Ubieram kurteczkę. I co? Ja jeszcze coś powinienem zrobić? Coś jeszcze powinienem wziąć? Nie wiem, kurde. Muszę jeszcze motocykl zatankować. Ja nie mogę. Całe życie w pośpiechu. Tu jeszcze czegoś brakuje. Ile to baterii ma? A, jeszcze trochę baterii ma. Jestem... Oj, dobra, może ściągnę tą gominiarę. Ogólnie powiem wam, że jestem bardzo ciekawy, jak dzisiejszy zlot będzie wyglądał, ponieważ no, są te wszystkie obostrzenia, a zlot mimo wszystko się odbywa. Także no, to może być ciekawe. Nie ma na pewno parady z Przeprośnej Górki, która zawsze była i to był taki nieodłączny element zlotu. Bo zlot ogólnie się zaczyna dzień wcześniej, czyli zlot się już zaczął wczoraj. Nie wiem, co tam dokładnie się dzieje, nie pamiętam, kiedyś o tym czytałem, także nie będę się w to zagłębiał, aczkolwiek zlot się już zaczynał wczoraj i dzisiaj po prostu ta msza, która jest na koniec zlotu, to jest takie zakończenie tego zlotu. Na ta msza, na którą wszyscy tak przyjeżdżają. Także dzisiaj zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i nie wiem, no, zabieram was na motocykl. Widzimy się zaraz na motocyklu. O, jest dobre ustawienia mam. Siema. Aż się zatrzymałem sprawdzić, czy mam dobre ustawienia w GoPro, bo ostatnio jak skrzychem śmigałem, nie montowałem drugiej części tego vlogu, co latałem właśnie ostatnio z krzychem, ponieważ tak się stało, że przestawiły mi się ustawienia i ta kamerka gdzieś tak dryfowała sobie w powietrzu i to po prostu było bardzo słabe. Byłem umówiony teraz ze znajomym na stacji przy kościele, aczkolwiek doszliśmy do wniosku, bo on jeszcze musi gdzieś tam odbić na chwilę, że pojadę najpierw na stację zatankować sobie motor i dopiero później się z nim zgadam, bo mam rezerwę w rezerwie taką jakby i boję się, że nie dojadę. Ale motocyklistów, kurczę, ciekaw jestem, co będzie pod Jasną Górą, bo tutaj już widzę, że motocyklistów trochę jeździ, także może być ciekawie na tym zlocie. Pierwsza taka sytuacja. Zlot w czasie pandemii, zlot motocyklowy. Tego jeszcze nie było, naprawdę. W ogóle nie wiem, jak to się stało, ale zaszedłem do garażu, otwieram garaż, a ten GSX-er jest tak zakurzony, bardziej niż po zimie, naprawdę. A zostało tam tylko kilka dni od ostatniej jazdy. I nie, tutaj jeszcze sobie nie odbijamy. Jedziemy jeszcze prosto. I będziemy musieli odbić w lewo, żeby zjechać na stację. Dobra. To teraz, moi drodzy, zatankujmy tego potwora. Kurde, ja go jeszcze ostatnio to tankowałem, jak było paliwo takie tanie w tamtym sezonie. Będzie motocykl na świeżutkim paliwie. Siema! O! Siema, Daniel. Ja ciebie też. A nie poznałem was. Dzień dobry. Którego wyczęstowała uprawnienia sobie sprawdzimy, tak? Dobrze.
Siema! Cześć Marcel. No? Siema. Siema. Ale ci się zarosło. Siema. Co tam? O kurde. W końcu się doczekałem. W końcu. No tam nie ma jeszcze zdrowe. Ja w Gigsie mniej miałem, jeździłem. Jakie ty masz te opory? Takie polecali, takie założyłem. Powiem wam, drodzy widzowie, że bardzo fajnie czuć się na zlocie jako taki członek zlotu, a nie organizator. W sensie, no nigdy zlotu na Jasnej Górze nie organizowałem, ale często tutaj z naszą grupą Young Riders z Częstowa organizowaliśmy sobie zbiórki właśnie pod Tesco. I kurczę, to zawsze na nas, wiecie, spoczywało takie pilnowanie tego, żeby wszystko się udało, żeby wszyscy wyjechali o jednym czasie. A tak to jest taki luzik z tym. Ale fajnie, że w końcu, kurczę, się coś dzieje. W końcu, kurczę, jest lot. Pan policjant jak mierzy, tylko kogo on mierzy, jak tu tyle moto jedzie? Powiem wam, że jestem ciekaw, jak idzie taka praca policjanta mierzenia tych wszystkich motocyklistów, jak ich tyle jedzie. Ciekawe, kogo on mierzy? Spróbujmy się jakoś stąd wykaraskać. Wow. Dobra, jakoś się uda. Nie wiem, czy jest sens jechać tu na odpalonym motorze. Jest z górki, a się będę tylko grzał. Siema! I po co oni palą te sprzęty? Na zgaszonym też można. Dobra, to już może sobie odpalimy jednak. Także no jak widzicie, zlot się odbył, przyjechało bardzo dużo motocyklistów, aczkolwiek myślę, że gdyby to była taka pewna sytuacja, że ten zlot na pewno się odbędzie, w sensie, że bo mimo, że zlot miał się odbyć, to ludzie takie mieli wątpliwości, czy on aby na pewno się odbędzie. A gdyby ta sytuacja była tak 100% pewna, to myślę, że tu by było dużo więcej jeszcze ludzi. Mimo, że naprawdę jest i tak dużo. Całe Błonia praktycznie były w motocyklistach. Pod Jasną Górą spotkałem Krzycha. Z Krzychem razem nie jechaliśmy na zlot, niestety, w tym roku. Nie zbieraliśmy się razem, bo Krzychu jechał z jakąś ekipą. Ja też tak na ostatnią chwilę trochę. Nie, my się po prostu na miejscu zobaczyliśmy. Jeszcze miałem okazję spotkać Laksa Moto, także pozdrawiam, bo ogląda vlogi. I być może kojarzycie Damiana z kanału Biker Boys, też pozdrawiam. A tu mamy panów policjantów. O, ale tutaj pusto. O, ale fajnie, można się przewietrzyć. Sztasik. O, zobaczcie, ile za nami. Pierwsi stoimy.
Fajnie, fajnie. Siema. Co? Poczekaj. Powtórz? Tak, tak. Rozpoznawalny dosyć. Z daleka przyjechaliście? Z Warszawy. Z Warszawy, o, to ten. To kawałek. Dobra, powodzenia. O, widzowie na światłach. Miło, miło. Jeżeli podobał wam się filmik, to zostawiajcie łapkę w górę, a ja pośledzę sobie widzów, bo jadą w moją stronę. No. Trzymajcie się, cześć.